Siemaneczko, siemaneczko, witam w filmie z cyklu fajnych restauracji w mieście Pattaya. Słuchajcie, jesteśmy na takiej ulicy, na dzielnicy Pratamnak w mieście Pattaya. Jest taka ulica przy samym morzu, gdzie znajduje się kilka, około czterech tutaj, chyba tak, cztery fajne, ekskluzywne restauracje. Pierwsza z nich, Sky Gallery. Sky Gallery. Bardzo fajna restauracja, którą mogę Wam polecić. Tutaj jeszcze filmu żadnego nie nagrałem, zostawię to na kiedy indziej. Następna restauracja, bardzo fajna, to Chocolate Factory. Bardzo fajna restauracja, bardzo, bardzo fajna restauracja. Film już z tej restauracji znajduje się na moim kanale. Następnie dalej znajduje się restauracja, do której się udajemy, Forest by the Sky. Za nią jeszcze jest jedna restauracja, Trzy Syreny. O Trzech Syrenach też już film nagrałem. Czyli o dwóch film jest nagrany, o jednej wcale, a idziemy teraz do Foresta, gdzie będziemy nagrywać. Więc jeśli jesteście zainteresowani, jak wygląda w restauracji Forest na Pratamnak w Pattayi, to zapraszam do oglądania tego odcinka, a nowe osoby, które jeszcze nie subskrybują kanału, zachęcam do subskrypcji i zostawienia kciuka w górę. Chocolate Factory, bardzo fajna restauracja, bardzo fajnie się tam siedzi. The Sky Gallery, chyba nawet jeszcze lepsza. Trzy Syreny. Też bardzo fajna, ale dzisiaj idziemy do Forest by the Sky. Tak jest, Pratamnak Pattaya. Idziemy, idziemy, idziemy i tutaj sobie wchodzimy. O, menu nas wita po prawej, tutaj po lewej, drzwi na środku, slide. Otwierają się automatycznie, wchodzimy i szukamy Doroty i Emmy. Nie wiem gdzie są, ale zaraz je znajdziemy. Raczej gdzieś na dworze. Okej. Okay. I tutaj mamy pierwsze wejście. Od razu takie piękne morze i zachodzące słońce. Jest już troszeczkę za późno, już słoneczka nie widać, a jeszcze jakieś chmurki są. Ale i tak jest przepięknie. Bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Kurde, gdzie są nasi? Idziemy szukać. Właśnie przechodzę przez środek restauracji, bo na zewnątrz dziewczyn nie było. Przy okazji zwiedzę troszkę restauracji. Tylko gorzej, bo ich nie ma i nie mam pojęcia, gdzie są. Co my tutaj mamy? Tutaj już mamy kuchnię, więc tutaj ich nie ma. O kurcze. No nic, przy okazji zobaczymy, co tutaj w środku w tej restauracji jest. Są, ja nie wiem, jak to było, że przed chwileczką mi tutaj nie było, albo ja nie widziałem. W każdym razie są dziewczyny. Okej, to z racji, że już przeglądam menu, to od razu coś tutaj pokażemy. Na początku wita nas jakieś takie raczej tajskie menu z cenami takimi w miarę spoko. A jeszcze jak na taką restaurację, to zdecydowanie spoko. No dania wyglądają bardzo ładnie. Ciekawe, czy też tak smakują. Kurde, naprawdę wybrać tutaj danie to jest bardzo ciężka sprawa, tym bardziej, że jak się jest tutaj tylko raz, za pierwszym razem. Menu jest ogromne, danie jest bardzo dużo, wszystkie wyglądają bardzo smakowicie. Totalnie tak ciężko coś wybrać, że ja wybierałem pół godziny. Dorka poradziła sobie ze mną dużo szybciej, ja nie mogłem się zdecydować totalnie. Zdecydowałem się na jakieś japońskie curry. Nigdy w życiu jeszcze takiego nie widziałem, nie jadłem, w ogóle jedno też mnie zszokowało, bo było orange curry. Orange curry też nie, nigdy nie słyszałem. Słyszałem yellow, green, red, penang, takie cztery słyszałem, ale Japanese i orange nigdy wcześniej nie słyszałem. No więc wziąłem Japanese curry z ryżem i ze skrzydełkami kurczaka. No i czekamy. Mam nadzieję tylko, że nie trzeba będzie na nie długo czekać, bo jest dosyć późno. Jesteśmy głodni i chcielibyśmy szybko zjeść. Szczególnie Emma, która jest zła, jak jest głodna. A więc czekamy na dania. Ceny były całkiem spoko, więc z
wstępna ocena na razie na duży plus. Sprawdzę jeszcze tylko, co tutaj oni mają. Co tutaj za ciekawe rzeczy. Tutaj jest jakiś balkonik, na którym można by było sobie pewnie jakieś zdjęcia zrobić. Tam po drugiej stronie kuchnia i gary, bo nie będę pokazywał. O kurde, a tutaj widzę, że są jeszcze takie miejsca. O, tylko że są nieczynne. Jakiś bałagan tutaj im się wkradł. Szkoda, że nieczynne. Tutaj dużo jest tych w sumie miejsc, takich bardzo ciekawych, wysuniętych w stronę tutaj morza, nad plażę. No ciekawe, ciekawe, ciekawe. No widoczki to już z każdej z tych restauracji, o której tutaj mówiłem, są bardzo, bardzo, bardzo fajne. Piękne niebo, piękne zachodzące słońce, morze. Tutaj bardzo duża roślinność akurat w tym miejscu w Pattayi. Niestety już po naszym przyjściu nie było wolnych miejsc w pierwszym rzędzie, że tak powiem. Musieliśmy usiąść w drugim rzędzie. No niestety trudno, ale damy radę. A tutaj z góry, z tego balkoniku widać restaurację Trzy Syreny. Tak to wygląda. Ktoś jeszcze nie widział. Bardzo, bardzo też fajna restauracja. Tam też gra muzyka live. Więcej ludzi, większa chyba też w ogóle restauracja. Więcej miejsc siedzących na dworze. Bardziej popularna. Także jeśli mielibyście wybierać tylko pójście do jednej z nich, to raczej chyba bym polecał Trzy Syreny. Już pierwsze danie przyszło? Tak szybko? Papajka już jest zrobiona. O kurczę. Nie wiem, dlaczego to nie jest twój ryżyk. O, ale pachnie ładnie. Przyszły już dwa kolejne dania. Ryż z tym japońskim curry i kurczakiem. I ty widziałeś to bifa, tak? Bifa z red curry. Podobne dania. I czekamy jeszcze na jedną M-kę, aż dostanie swój ryż. Jak tam jest już uśmiech na twojej twarzy? Z tym twoim... Ty masz krab, tak? Ryż z krabem? No ja cię. Ryż z krabem. Na szczęście była jeszcze też limonka. No już przyszedł czas podsumowania, choć byliśmy tutaj bardzo krótko. Podsumowanie, ocena nie będzie za dobra. Z tego względu, że na przykład już od razu pierwsze co, drze się strasznie jakaś taka zwykła muzyka, gdzie jesteśmy w takim super miejscu przy morzu, gdzie często gra jakaś taka spokojna muzyczka, delikatna, gdzie można się zrelaksować, odpocząć, to mi się tutaj drze. A zapowiadało się tak dobrze. Zapowiadało się tak dobrze, bo bardzo ładnie ogólnie tutaj wygląda. Bardzo dużo tak roślinności, takie delikatne oświetlenie, menu, bardzo duży wybór różnych dań, ceny przystępne. Przyszło, pierwsze danie przyszło bardzo szybko, dwa następne w miarę szybko. No Emi musiała się biedna naczekać długo na zwykły ryż, więc tak trochę słabo już się zaczynało robić. Jeśli chodzi o papaję, to była spoko, Doroty danie też było spoko. Moje było średnie, moje było wręcz tak, no nie najlepsze bym powiedział, to Japanese curry. No nie polecam, ja bym nie polecił nikomu. Dodatkowo nie było dobrze przyprawione, żadne z dań nie było dobrze przyprawione. Ogólnie dałbym naprawdę tutaj taką średnią ocenę. Nie jest tu jakoś tragicznie, nie jest to jakoś źle, może gdzieś dalej od jakiegoś głośnika tego tutaj grającego, może jest tam troszeczkę spokojniej i lepszy klimacik. Może inne dania zamówione byłyby dużo smaczniejsze. Może gdybyśmy przyszli troszeczkę wcześniej i jeszcze pooglądali sobie zachodzące słońce, może te odczucia byłyby trochę lepsze i trochę wyższa ocena. A na tą chwilę, porównując tą restaurację do obok Chocolate Factory, do Sky Gallery, do tutaj Trzech Syren, to ta jest niestety na ostatnim szarym końcu. Nie było za bardzo też wcześniej jak nagrywać, bo dużo ludzi było. Nie chciałem ludzi za bardzo nagrywać i pokazywać, jak tej restauracji też wygląda. Teraz mogę wam pokazać co nieco. Bardzo ładnie, naprawdę. Jeśli chodzi tutaj o ten wystrój, to akurat wystrój jest naprawdę mega na plus. Restauracja duża, no ogólnie bardzo fajnie. Idę jeszcze też właśnie zobaczyć na górę, jak tam wygląda. Ale ładne paprocie. Tylko właśnie ta, kurde, drąca się muzyka. No tak troszkę tutaj nie pasuje. Jesteśmy w lesie, takie paprocie, powinny ptaszki śpiewać. A taka zwykła muzyka. Sprawdźmy jeszcze, co tutaj jest. Jest tu coś ciekawego? Nie, absolutnie nic. Absolutnie nic. Nie. Bałagan. No nie, no szyba brudna, nie umyta. Ale tak brama jest z krzakami, a to sobie jak z tyłu są jakieś wentylatory. No, no, no. No tak, kurde, no tak. Takie mieszane, bardzo mieszane uczucia tutaj są.
tu można by było sobie fajne zrobić zdjęcie na zachodzące słońce z tej restauracji, no ale z taką brudną szybą, liście niepozamiatane, no taki las tu jest, taki typowy las, taki zostawiony sam sobie. No i w sumie tak to wygląda tutaj. Rzeczywiście tutaj też jakieś takie przejście niby, coś tam i koniec, urywa się i są wentylatory, klimatyzatory, jakieś inne rzeczy. Trochę może jestem czepialski, może trochę się czepiam, może tak, może nie, no ale chyba tylko dlatego, że te trzy poprzednie restauracje przyzwyczaiły mnie do trochę lepszego standardu, ale akurat to podwórko podoba mi się bardzo. Tu akurat jest fajne to miejsce, nie? Takie, no. Na samo już zakończenie jeszcze raz tylko przypomnę, gdybym miał polecić komuś tą restaurację, to chyba dopiero jako czwartą w kolejce po Czoklet, po Sky Gallery i po Trzech Syrenach. Jeśli ktoś ma dużo czasu i chce pozwiedzać wszystko, to jak najbardziej tak, warto podjechać, zobaczyć, samemu ocenić, ale gdy ktoś ma mało czasu, przyjechał na krótko do Tajlandii i chciałby przyjechać naprawdę fajne miejsca, to polecałbym inne restauracje. Trudno. Forest.